Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 32. sesję Rady Gminy Suchy Las. Stwierdzam prawomocność obrad na 15 radnych, 14 radnych obecnych. Poproszę Panią Karinę Stroińską, przedstawicielkę Zakładu Komunikacji Publicznej w Suchym Lesie, o wygłoszenie oświadczenia, bo o to prosiła. Proszę uprzejmie. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja z króciutkim oświadczeniem dla Państwa. Proszę Państwa, reprezentujemy większość pracowników firmy, której dobre imię i dalszy rozwój leży nam na sercu. Nie możemy zrozumieć, dlaczego opinia kilku byłych pracowników znalazła taki posłuch i wywołuje tyle złych emocji, szczególnie wśród niektórych z Państwa. Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las posiada już 25-letnią historię. Jego dalszy dynamiczny rozwój powinien być naszym wspólnym celem. Prosimy zatem o niewypowiadanie nieuprawnionych, krzywdzących firmę i jej pracowników opinii oraz osądów, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. To wszystko, co chciałam Państwu powiedzieć i bardzo bym prosiła o pozytywne wypowiadanie się o naszej firmie, bo naprawdę ona na to zasługuje. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, kilka uwag porządkowych, zważywszy, że program dzisiejszej sesji jest bardzo obszerny, bym bardzo serdecznie prosiła o dyscyplinę, o zwięzłe wypowiedzi na temat dążące do konkluzji, tak abyśmy w dniu dzisiejszym obrady mogli sprawnie o przyzwoitej godzinie jeszcze zakończyć. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przedstawienie sprawozdania wójta gminy z wykonania budżetu za 2016 rok. Proszę uprzejmie. Proszę uprzejmie. Ja zanim rozpocznę sprawozdanie, chciałbym wnieść... Przepraszam bardzo, już tłumaczę, jeśli można powiedzieć. Postanowiłam zrobić część absolutoryjną jako wyłącznie absolutoryjną. Zrobimy przerwę, a po przerwie przejdziemy do naszego normalnego porządku i wtedy będę pytała, czy ktoś z Państwa będzie chciał prowadzić jakieś zmiany. Szanowni Państwo, 2016 był rokiem wyjątkowo bogatym, choć może z kilku powodów leżących po stronie dochodowej. Słowo bogaty jest tutaj nie do końca na miejscu. Natomiast chcę powiedzieć, że proszę Państwa, znacznie wzrosła ilość zaplanowanych, rozpoczętych, zakończonych inwestycji, ogólnie realizacji wydatków. W naszych dyskusjach dotyczących polityki wydatkowej częściej dodawaliśmy niż odejmowaliśmy. Chociaż było to obciążone pewnym ryzykiem, udało się ten trend utrzymać do końca roku. Proszę Państwa, ryzyka eliminowaliśmy w ubiegłym roku zamrożeniem niektórych wydatków, które były zamrożone, jak Państwo pamiętacie, do końca czerwca. Oraz wydłużeniem spłaty zobowiązań. Zaskutkowało to oczywiście gorszym procentowo wykonaniem wydatków majątkowych, ale co warto podkreślić, nie ucierpiały, a wręcz odwrotnie, wzrosły wydatki na działanie w tak zwanej grupie wydatków miękkich. Nie musieliśmy też zmieniać naszej polityki podatkowej. Nadal trzymamy się zasady 10-15% mniejsze stawki niż w mieście Poznaniu. Utrzymujemy także najniższe podatki od środków transportowych oraz ulgi podatkowe dla nowych inwestycji biznesowych. Rok 2016 to także dobra pasta w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i środków zagranicznych. Mówiąc o krajowych, mam na myśli środki zarówno z Wojewódzkiego Funduszu, z Narodowego Funduszu, dostaliśmy dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej, z MSWiA, a także udało się w 2015 i 2016 roku wywalczyć udział firmy Aquanet w ogromnym projekcie kanalizacji Chludowo-Golęczewo-Zielonkowo, który oceniamy na razie na podstawie kosztorysów inwestorskich na około 40 milionów złotych.
Proszę Państwa, chciałem podziękować Państwu za współpracę, za wszystkie dyskusje, które nad realizacją budżetu, kreowaniem budżetu, w trakcie roku budżetowego również przeprowadziliśmy. Chciałbym teraz zaprosić do obejrzenia krótkiej prezentacji, która będzie uzupełnieniem mojej wypowiedzi. Proszę Państwa, program jest napięty, Państwo wszyscy otrzymaliście materiały, więc tradycyjnie chciałbym Państwa poprosić o przyjęcie pełnego sprawozdania finansowego i realizacji budżetu w formie pisemnej z tym uzupełnieniem, które w tej chwili przedstawiam. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Sprawozdawca. Szanowni Państwo, budżet na rok 2016 został uchwalony dnia 15 stycznia 2016 roku. W trakcie roku było 19 zmian budżetu, które wynikały z konieczności wprowadzania dotacji na zadania własne, na zadania zlecone i dostosowywania wydatków do planu wydatków do realnego zapotrzebowania wszystkich jednostek organizacyjnych, jak również było to związane z inwestycjami. Jeśli chodzi o dochody, zostały one wykonane w ponad 94%. Tutaj Pan Wójt w sprawozdaniu przedstawił wykonanie dochodów do tych głównych działów dochodów budżetowych. Dochody bieżące wykonaliśmy w 98%, wydatki natomiast, dochody, przepraszam, majątkowe w blisko 32%, co związane było z brakiem zainteresowania na zakup nieruchomości, które gmina wytypowała do sprzedaży. Struktura dochodów. Utrzymuje się trend w naszej gminie, że najważniejszym źródłem dochodów są dochody własne. Dotacje celowe natomiast, które zostały wykonane w 93%, ponieważ nie wszystkie dochody unijne wpłynęły w planowanej wysokości. Na dotacje celowe składają się dotacje z Unii Europejskiej, z budżetu państwa, dotacje, które służą jako uzupełnienie dochodów ze źródeł europejskich. Dochody na zadania własne, zlecone, na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego i również te dochody, które wpływają od innych samorządów z tytułu pomocy finansowych na realizowane zadania. Środki pozyskane z innych źródeł to są właśnie środki unijne, dotacje ze źródeł pozabudżetowych. Subwencja oświatowa w zeszłym roku wynosiła ponad 17 milionów i jest również jednym z ważniejszych źródeł dochodów gminy Suchy Las, która w całości zostaje przeznaczona na wydatki oświatowe. Dochody własne wyniosły ponad 90 milionów złotych i zostały wykonane w 90%. W tych z podatków i opłat lokalnych w historii udało się wykonać w 100%. Poza tym dochody poza dodatkowym źródłem dochodów są opłaty za przedszkola, które wyniosły ponad 800 milionów złotych. Kolejnym 800 tysięcy, przepraszam. Udziały gmin to jest drugi najważniejsze źródło dochodów gminy Suchy Las. Ponad 33 miliony 600 tysięcy złotych i również zostały wykonane ponad 100%. Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, czyli tutaj jest podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa w blisko 95%. Dochody zmienia, no tutaj najniższe wykonane w tej grupie dochodów, tak jak już wcześniej wspominałam, wynika to z braku sprzedaży nieruchomości, odsetki, czyli te, które zarówno odsetki od lokat, na których gmina lokuje wolne środki w trakcie roku budżetowego, jak również odsetki, które wpłacają spóźniarscy z realizowaniem należności na rzecz gminy. Usługi, tutaj jest odpłatność, między innymi odpłatność za zajęcia dodatkowe w przedszkolach. Różne dochody w 58% zostały wykonane, na to miało głównie w tym te paragrafie ujmuje się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT i z uwagi na zmiany
w rozliczaniach z podatku VAT na dosyć powodliwą dla samorządów centralizację, konieczność opracowania prewskaźnika, który dla jednostek samorządu terytorialnego jest niekorzystny i również z pewnym przesunięciem w czasie realizacji inwestycji, od których możliwe jest odliczenie podatku VAT, ten dochód nie został w całości wykonany. Pozostałe opłaty, w tym tutaj jest opłata za składowanie odpadów na wysypisku, w tym również jest opłata za tak zwana śmieciowa, czyli to, co mieszkańcy płacą za wywóz nieczystości stałych. Ten dochód został wykonany w 70%, a to z tego tytułu, że też były niższe wpływy z Urzędu Marszałkowskiego właśnie z tytułu opłaty za składowanie na wysypisku. Pozostałe dochody, ta grupa została, to są dochody, które nie mają zbyt wielkiego wpływu na całość budżetu, one są trudne do zaplanowania, stąd też wykonanie przekroczyło zakładany plan, dlatego że to są dochody, które są nie są cykliczne, zdarzają się sporadycznie. Bez planu wykonanie zwrot janosikowego, kolejny rok z budżetu państwa dostaliśmy zwrot w wysokości ponad 1 000 000 zł za subwencję wyrównawczą, którą gmina przez cały rok płaci na rzecz innych samorządów i 20 grudnia otrzymaliśmy zwrot pewnej części, która w budżecie państwa nie została zagospodarowana. Również wykazaliśmy dochody, które z wydatków niewygasających z roku 2015, które wróciły do budżetu. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych gminie, tutaj też planowaliśmy niewielką kwotę, wykonaliśmy więcej, stąd może takie duże procentowe wykonanie, natomiast tutaj no, wysokość dochodu w porównaniu do całego budżetu jest marginalna. Struktura dochodów tutaj to najbardziej obrazuje, że ponad 73% naszych dochodów to są dochody własne, czyli te, które samorząd sam wypracowuje i nad którym ma pewną kontrolę i może sam kształtować zarówno plan i wykonanie. 12% to są dotacje i 15% to subwencja oświatowa w całości, tak jak wspominałam, przeznaczone na wydatki oświatowe. Jeśli chodzi o strukturę dochodów własnych gminy Suchy Las, to tutaj widać, że te dwa największe torty, tutaj, znaczy dwa kawałki tortu, pomarańczowy to są udziały w PIT i w CIT, a zielone to są podatki i opłaty lokalne, a pozostałe dochody, tutaj ich wysokość, procentowy udział kształtuje się od 0,4 do 4%. Tutaj wykres, który pokazuje, że największy udział w podatkach z kolei w gminie Suchy Las mają podatek od nieruchomości, zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych. Drugim takim ważnym dochodem jest podatek od środków transportowych i pozostałe podatki mają raczej znaczenie marginalne. Tutaj pokazane jest natomiast wysokość czy procentowe wykonanie podatków w latach poprzednich dla porównania, jak to się kształtowało i podatek od środków transportowych, który jest kolorem fioletowym zaznaczony, też jakby przy spadku w roku 2014 powoli jest ta jego wielkość odbudowywana. Tu też, ponieważ jest to podatek od środków transportowych firm leasingowych, ponieważ jest to jeden z ważniejszych podatków kształtujących nasze dochody w gminie, tutaj też na wykresie jest pokazywane, że w roku 2013 było najniższe wykonanie i teraz stopniowo 2014, 2015, 2016 odbudowywana jest wielkość tego podatku. Jeśli chodzi natomiast o wydatki, to rok zakończył się planem po zmianach w kwocie ponad 138 milionów, natomiast wykonanie ponad 121 milionów, co stanowi ponad 87% planu, a dla porównania, znaczy porównywalna wielkość do roku 2015. Również przedstawione zostało w sprawozdaniu plan i wykonanie w poszczególnych działach budżetu i procentowe wykonanie.
jeśli chodzi o najważniejszą o strukturę, jak na co przeznaczane są pieniądze, na co przeznaczamy środki budżetowe, w roku 2016 wydatki majątkowe wykonaliśmy w 68%, wydatki bieżące w 95%. Natomiast jeśli chodzi o wydatki bieżące, one z kolei dzielą się na dotacje z budżetu, czyli dotacje dla przykładowo Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Sportu. To są dotacje dla przedszkoli w innych gminach z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w tychże placówkach. Dotacje z ustawy o pożytku publicznym dla stowarzyszeń działających na naszym terenie. Wynagrodzenia i pochodne. Tutaj wykonanie ponad 26 milionów złotych dotyczy wynagrodzeń wszystkich pracowników samorządowych za wyjątkiem Gminnego Ośrodka Sportu i Centrum Kultury, które to wydatki są ujęte w dotacjach. Natomiast dotyczy to grupy ponad, no można powiedzieć, że blisko 300 osób, w tym nauczyciele, tak, cała kadra administracji i obsługi w jednostkach oświatowych oraz pracownicy samorządowi, urzędnicy i straż gminna. Jeśli chodzi o usługi, tutaj ten wydatek ponad 12 milionów złotych, to są różnego rodzaju usługi, które gmina zakupuje. Największy udział te usługi mają w utrzymaniu całej infrastruktury gminnej, drogi, zieleń, budynki komunalne. Remonty ponad 2 miliony złotych, zakupy, tu mówimy o różnego rodzaju zakupach, również pomocy dydaktycznych, materiałów, znaki drogowe, wyposażenie bieżące w jednostkach, place zabaw itd., itd. Opłaty i składki, tutaj głównie ubezpieczenia, wydatki na obsługę długu, ponad 1 400 000 złotych i pozostałe. Ponad 30 milionów to są inne wydatki niesklasyfikowane w powyższych paragrafach. Ten wykres pokazuje cały budżet z podziałem na wydatki oraz finansujące je dochody. Tak, kolor czerwony to są wydatki majątkowe, kolor niebieski to są wydatki bieżące, a kolor zielony to są dochody, na które składają się dochody własne, kolor żółty, niebieski to subwencje i różowy żółty. I tutaj ten tort pokazuje powoli, jakby w tej chwili wydatki, dochody wystarczają na realizację wydatków zaplanowanych w budżecie. Nadwyżka operacyjna, również gmina z klas wypracowuje nadwyżkę operacyjną, czyli wyższe dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące. Struktura wydatków, może tutaj. Struktura wydatków, ale też pokazany wykres porównujący z tą strukturę na przestrzeni lat od roku 2012 do roku 2016. I tutaj na samym dole mamy kanalizację, natomiast ten następny stopień to jest drogi i transport. Tutaj widać, że te wydatki z roku na rok są coraz wyższe. Tutaj głównie utrzymanie dróg, no i oczywiście inwestycje. Następny taki większy tort to jest oczywiście wszystkie wydatki administracyjne, natomiast jak widać, można porównać, że ich wysokość mniej więcej jest utrzymywana na tym samym poziomie. Czerwone piętro to dotyczy opłat tak zwanego janosikowego, czyli tej subwencji wyrównawczej, którą nasza gmina musi płacić na rzecz innych samorządów. No i piętro, że tak powiem, które jest największe, to oświata i wychowanie. Tutaj też widać, że z roku na rok te wydatki rosną. I dalsze już na końcu wieży to jest pomoc społeczna, gospodarka komunalna, sport i kultura. I tutaj, jeśli chodzi o rok 2016, to też tort, który pokazuje, na jakie wydatki są ponoszone, jak ten budżet jest podzielony, więc najwięcej wydajemy na usługi i na wynagrodzenia, następne na zakupy i na dotacje z budżetu. Jeśli chodzi o sprawozdanie finansowe, to w roku
to bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego jako suma. Tutaj też została przedstawiona suma aktywów i pasywów. Również bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, następnie zmiany na funduszu jednostki i rachunek zysków i strat. Te trzy sprawozdania stanowią sprawozdania finansowe. Jeśli chodzi o lokaty, to na koniec 2016 roku mieliśmy 10 milionów środków ulokowanych na lokatach. W tym tak zwane konto organ, czyli te środki, które zostały budżetowe, 4,5 miliona, 5,5 miliona to ulokowaliśmy te pieniądze, które były przekazane na konto wydatków niewygasających. Stan zadłużenia na koniec roku 2016 wyniósł ponad 48 milionów złotych. Informacje o stanie mienia komunalnego, które stanowi kolejny punkt, ale pozwolę sobie przedstawić w tej prezentacji. Mienie komunalne jest to własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i związków. Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Wykazaliśmy tak grunty pod drogami, to ponad 213 tysięcy hektarów, użytki rolne 108, pozostałe 78 tysięcy. Przepraszam. Coś nie tak. Pokazane zostały grunty, które oddane zostały w użytkowanie wieczyste, poniżej gminny zasób nieruchomości, w tym co przekazaliśmy jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, w dzierżawę i w najem, w użyczenie i pozostałe. Z obiektów komunalnych 5 obiektów, w których znajduje się 9 mieszkań, budynki niemieszkalne i inne 71 obiektów, lokal koła gospodyń wiejskich i strych budynku przy ulicy Szkolnej, budowy 3 lokale użytkowe, obiekty szkolne 5, obiekty przedszkolne 4, 3 biblioteki i 3 świetlice. Obiekty sportowe i rekreacyjne 66, w tym boiska, siłownie, zewnętrzne szatnie, basen, hala sportowa, skatepark, parki, place zabaw i inne. Jeden ośrodek zdrowia, jeden budynek urzędu gminy, dwie stacje uzdatniania wody, przepompownie ścieków i remis strażackie. Na stanie mienia komunalnego również znajduje się 8 pojazdów. Gmina Suklas posiada w użytkowaniu wieczystym grunty we własności Skarbu Państwa nabyte nieodpłatnie od PKP. To dotyczy dworca w Kolęczewie i Złotnikach oraz terenów przyległych. Gmina Suchles na potrzeby biurowe, urzędu i gminnych jednostek pomocniczych najmuje od osób trzecich lokale o powierzchni 489 m2 i dzierżawi grunty od osób trzecich o powierzchni ponad 7 hektarów. I teraz jeszcze tak w pigułce na zdjęcia kilku wybranych inwestycji, które zostały zrealizowane. To jest artystyczny przystanek przy ulicy Obornickiej. To jest chodnik w Biedrusku, ulica Błękitna, rejon ulicy Diamentowej w Suchym Lesie. Biedrusko, chodnik ulicy Świerczewskiego. Zbiornik retencyjny w Suchym Lesie. Złotkowo, ulica Słoneczna i Rzepakowa. Złotniki, ulica Cicha. Złotniki, ulica Zielona i ulica Radosna. I dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. I przechodzimy do punktu 5. Proszę Państwa, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Tu mamy zamianę punktów. Regionalna Izba Obrachunkowa przysłała do urzędu w dniu 24 kwietnia 2017 roku
uchwałę z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez wójta gminy Sukula sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia i skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w składzie przewodnicząca pani Aldona Pruska, członkowie pani Janina Kopińska i pan Michał Suchanek przedłożyli opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu siódmego, ponieważ informacja o stanie mienia już pani skarbnik była uprzejma w prezentacji przedstawić. Punkt siódmy, przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suchy Las pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu. Chciałem tutaj zaznaczyć, że po raz pierwszy w historii tej kadencji zdarzyło się, że jeden z członków komisji był nieobecny. Tutaj ten wniosek przeszedł, tak jak wspomniałem, pozytywnie, z tym, że dość nieznaczną większością głosów dwóch członków było za, jeden wstrzymujący się, jeden był przeciw. Uzasadnienie pozwolę sobie odczytać, nie będę z tego wniosku czytał, tylko uzasadnienie pozwolę sobie przeczytać. Podczas... Możemy głośniej, jakby pan radny zechciał. Dobrze. Podczas badania sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok kierowano się kryteriami legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. Sprawozdanie badano również w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. W wyniku przeprowadzenia kontroli nie stwierdzono złamania dyscypliny finansów publicznych. Nie stwierdzono naruszeń uchwały budżetowej wraz ze zmianami w ciągu roku budżetowego. Dochody budżetowe wykonano na poziomie 91% 96%. Wydatki bieżące wykonano na poziomie 94%. Zadania inwestycyjne wykonano na poziomie 68% z uwzględnieniem środków niewygasających. Wykonanie dochodów budżetowych na poziomie 91% 96%. Wykonanie wydatków jednostek budżetowych 87% 67%. Rok 2016 zamknął się deficytem w kwocie 9 92 959 zł. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i obligacji wynosił 48 milionów, co stanowiło 39,53% dochodów wykonanych. Stan zadłużenia nie przekroczył norm podstawowych określonych odrębnymi przepisami. To tyle, jeżeli chodzi o uzasadnienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu ósmego. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Pozwolicie państwo, że odczytam. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Suchy Las z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem nr 4/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 roku. W osobach przewodnicząca Aldona Pruska, członkowie Karol Chyra, Michał Suchanek. Działając na podstawie przepisów artykułu 13 punkt 8 i artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Suchy Las za 2016 rok wyraża następującą opinię. Zapis artykułu 18a ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym nakłada na komisję rewizyjną obowiązek dokonania oceny i wydania opinii o wykonaniu budżetu gminy i w oparciu o tę ocenę wystąpienie do Rady Gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium prezydentowi, wójtowi, burmistrzowi. W myśl przepisu artykułu 270 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 15 czerwca następującego po roku budżetowym wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
Z przepisu artykułu 270 ust. 2 wynika natomiast, że komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w artykule 267 ust. 1 pkt 3 ustawy. To jest informacje o stanie mienia. Przy piśmie z dnia 7 czerwca 2017 roku wiceprzewodniczący Rady Gminy przesłał tutejszej Izbie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Suchy Las za rok 2016 oraz opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą wykonania budżetu gminy Suchy Las za 2016 rok. Z uzasadnienia wniosku wynika, że Komisja Rewizyjna podczas badania sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok kierowała się kryteriami legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. Sprawozdanie badano również w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. Skład orzekający zwraca uwagę, że z przedstawionego wniosku oraz załączonej do niej opinii nie wynika, czy przedmiotem rozpatrywania Komisji Rewizyjnej były również sprawozdanie finansowe i informacja o stanie mienia gminy oraz opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu stosownie do wymogu wynikającego z przepisu artykułu 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, na co skład orzekający zwracał uwagę również w latach poprzednich. W przedłożonej opinii komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2016 rok. Komisja rewizyjna między innymi przeanalizowała uchwały budżetowe i zarządzenia wójta, stwierdzając, że wójt nie przekroczył upoważnień nadanych mu przez Radę Gminy uchwałą nr 14/165/16 z dnia 15 stycznia 2016 roku, wykonanie planowanych dochodów, nie stwierdzając nieprawidłowości, wykonanie planowanych wydatków, w tym bieżących, do których po otrzymaniu wyjaśnień nie stwierdziła nieprawidłowości, oraz majątkowych. W konkluzji oceny zawartej we wniosku komisja stwierdza, że budżet 2016 roku został wykonany poprawnie, nie stwierdzono uchybień w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych i występuje do Rady Gminy Suchy Las z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: za 2, przeciw 1, wstrzymujących się 1. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, mimo sformułowanej uwagi, wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Suchy Las z wykonania budżetu za 2016 rok został uzasadniony. To jest koniec pisma. I przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego punktu, do punktu 9. Otwieram dyskusję. Proszę uprzejmie, kto z Państwa chciałby zabrać głos. Proszę bardzo, Pan Radny Michał Przybylski. No, proszę Państwa, jak każdy budżet, również i ten zawiera blaski i cienie. Są też czarne plamy, a może jedna czarna plama. Co jest ewidentnym plusem tego budżetu? Ewidentnym plusem tego budżetu jest zapewne kwestia długu, a właściwie oddłużania gminy. Przypomnę, że jeszcze kilka lat temu gmina nasza była zadłużona na około 62 czy 63% wykonanych dochodów. Dzisiaj ten poziom długu jest znacznie niższy, jest na znacznie niższym poziomie. Jest na poziomie 39%. Mam nadzieję, że w latach przyszłych będzie ten dług jeszcze topniał do jakichś bardziej przyzwoitych rozmiarów. 39% może nie jest to powód do dumy i do chwały, natomiast zważywszy, że startowaliśmy ze znacznie wyższego pułapu, to wydaje mi się, że jest to dobry efekt współpracy wójta z Radą Gminy, ponieważ trudno mówić, że jest to sukces tylko wójta, ale również trudno mówić, że jest to sukces tylko Rady. Jest to po prostu przejaw, a może efekt dobrej współpracy.
Następna kwestia, proszę Państwa, to wydatki bieżące. Tutaj od wielu lat nie ma problemów i w tym roku również nie było problemów. Zostały wykonane na przyzwoitym poziomie. Jeśli chodzi o część przychodową, no to był oczywiście problem na poziomie około 10 czy 12 milionów złotych w kwestii wykonania sprzedaży sprzecznej. Komisja rewizyjna sformułowała wniosek, a właściwie postulat, czy prośbę do wójta, żeby zająć się tą sprawą szczególnie, żeby po prostu wyprocedować plan miejscowy dla tego obszaru, co pozwoliłoby na bardziej sensowne podejście do sprzedaży, czego efektem byłaby być może skuteczna sprzedaż. Jak to urządzić? Trudno w tej chwili przesądzać. Nie wiem, czy w ogóle zdąży to ta rada, ale chcielibyśmy, żeby przynajmniej ta rada rozpoczęła tę procedurę. Oczywiście trzeba to związać z komunikacją, tak, z rozwiązaniami, z jakąś koncepcją komunikacyjną. Taka koncepcja, przynajmniej jej zręby już są, rozmawialiśmy na ten temat bodajże na początku kadencji. Bez wątpienia ciemną stroną tego budżetu są wydatki majątkowe, o czym już wspominał Wójt. Tutaj nie mamy się czym chwalić. Niestety poziom tych wydatków w zasadzie, proszę Państwa, w zasadzie jest na poziomie 50%, pomijając oczywiście tak zwane niewygasy, czyli środki niewygasające. To jest mało, ale oczywiście musimy sobie zdać sprawę z tego, w jakiej byliśmy sytuacji w poprzednim roku. Otóż niestety cały czas krążył nad nami problem tak zwanej opłaty poligonowej. To spowodowało, że wójt musiał niestety przyhamować z wydatkami inwestycyjnymi. No a to niestety przełożyło się na taki, a nie inny poziom wykonania ich. Natomiast istotny jest jeszcze jak gdyby rozmiar tych niewykonania tych wydatków. Otóż tak jak ze zrozumieniem podchodzimy do tego, że te duże wydatki musiały być wstrzymane, tak zupełnie nie rozumiemy powodu, dla których szereg drobnych wydatków nie zostało wykonanych. Na przykład wydatki oświetleniowe, a już symbolicznym wydatkiem stał się w rozważaniach Komisji Rewizyjnej wydatek w postaci balustrady w domu osiedlowym w świetlicy wiejskiej przy ulicy Żukowej w Złotnikach, którą już będziemy wykonywać drugi rok. To znaczy jeszcze chyba nie jest wykonana, ale próbujemy to wykonać i nie możemy. To świadczy, proszę Państwa, o tym, że jest coś nie tak generalnie z planowaniem inwestycji i tych małych, i tych drobnych na poziomie urzędu. Tu byśmy prosili wójta o zastanowienie się, o przeorganizowanie być może pracy, zwłaszcza referatu budowlano-inwestycyjnego, ponieważ wydaje mi się, że tam jest największy problem, jeśli chodzi o ilość zatrudnionych osób. Jest po prostu w stosunku jakby do zadań, albo w stosunku do zadań, które mają inne referaty, do pieniędzy, które przerabia referat budowlano-inwestycyjny, to jest zwyczajnie w moim przekonaniu zbyt mały, już nie mówiąc o tym, że nie pracują w przyzwoitych warunkach. Trudno odmawiać kompetencji, zaangażowania i motywacji, o tym się nie mówi. Cały czas też zwracaliśmy uwagę na kwestię informacji, na poziom informacji o inwestycjach, które są przekładane, które nie są wykonywane. Tutaj nie nastąpił żaden wyraźny przełom. Nadal, jeśli chodzi o referat budowlano-inwestycyjny, nie jest w tym względzie dobrze. Proszę Państwa, reasumując, chciałbym powiedzieć, że podobnie jak w latach ubiegłych, nasze kluby, koalicja, inicjatywa mieszkańców Gmina Razem nie zakłada głosowania w jakiś sposób związany z dyscypliną. Każdy radny będzie głosował indywidualnie, odwołując się do swojego sumienia, do swojej refleksji.
Natomiast ja chciałbym moją wypowiedź zakończyć słowami podziękowania dla wszystkich radnych za współpracę budżetową w 2016 roku oraz do kierownictwa gminy. Pani skarbnik szczególnie, do pana wójta i do całego zespołu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę trzymać wyraźnie ręce, tak żebym się nie pomyliła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak? Tak, dziesięciu radnych za, liczę szanowni temu. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uchwała została podjęta, nosi numer 32/353/17. I przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy? Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiu radnych za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy. Trzech radnych przeciw. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. 8, 11, 14, 15. Uchwała została przyjęta, absolutorium udzielone. Chciałem bardzo państwu podziękować. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zarządzam 10 minut przerwy. Proszę państwa, wznawiamy obrady po przerwie. Dla informacji państwa, uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy nosi numer 32/354/17, ponieważ nie podałam numeru. Proszę państwa, przechodzimy do dalszej części sesji. Proszę o uwagi do porządku. Proszę bardzo, panie wójcie. Proszę państwa, chciałbym złożyć dwa wnioski do porządku obrad. Pierwszy wniosek dotyczy wykreślenia z porządku obrad. Składam ten wniosek z żalem, ale uwzględniając różnego rodzaju ryzyka, nie przeanalizowane do końca kwestie związane z tym projektem planu, chciałbym wnieść o wycofanie punktu 13 z porządku obrad. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suflas, rejon ulicy Diamentowej 2. To jest mój pierwszy wniosek. Drugi wniosek, jakby wyrównujący stan, to jest wniosek o dodatkowe ujęcie w porządku obrad projektu uchwały w sprawie nazwy ulicy w Jelonku. Otrzymaliście państwo projekt tej uchwały. Projekt tej uchwały
sprawie nadania ulicy, nazwy ulicy, ulicy dla Świętego Michała. Opinia oczywiście, opinia sołectwa Jelonka jest podjęta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, proponuję, żebyśmy wnioski głosowali po kolei, bo ja też będę za chwilę zgłaszała kolejne wnioski. Głosujemy wniosek Pana Wójta o zdjęcie z porządku obrad punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon Diamentowej 2, etap pierwszy. To jest projekt, który był dołączony na sesji z dnia 25 maja 2017 roku. Kto jest Państwa za przyjęciem wniosku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem osób za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wniosek nie został przegłosowany. I następnie wprowadzenie nowej uchwały dotyczącej nazwy ulicy w Jelonku. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku i wprowadzenie tej uchwały do porządku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, osiemnaście, dziesięć, czternaście, piętnastu radnych za jednomyślnie. Proszę Państwa, w związku z tym, że Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego miała tylko jedną komisję, natomiast porządek sesji obejmuje również inne uchwały planistyczne, z którymi komisja nie miała okazji się ani zapoznać, ani opiniować. Zresztą o tym też rozmawiałam i z Panem Wójtem rozmawialiśmy na komisji. Wnoszę o zdjęcie z porządku tej sesji i wprowadzenie na sesję sierpniową uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulic Szkolnej, Nizinnej i Kwiatowej. Następnie zdjęcie z dzisiejszego porządku, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulic Jaśminowej i Zwolenkiewicza 2. Następnie punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko, rejon Rowu Północnego. Oraz punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na terenie działek o numerach ewidencyjnych 276 łamane przez 10 i 276 łamane przez 11. Oraz punktu 26. Podjęcie oświadczenia w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Suchy Las na lata 2017-2029 dotyczących finansowania budowy obiektów oświatowych w miejscowości Złotniki i Kolęczowo. Jak mówiliśmy na Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, temu tematowi będzie poświęcona odrębna komisja. Proszę o, przystępujemy do... A może jakieś dyskusje? Proszę bardzo, Pan Radny Jankowiak się zgłasza. Nasze usunięcie punktu 15, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko, rejon Rowu Północnego, to spowoduje znowu opóźnienie w ewentualnym budowie boiska. Czy nie można by było tutaj tego punktu zostawić? To wszystko zależy od wyniku głosowania. Pan Radny Jankiewicz, proszę. Chciałbym to przypomnieć Państwu i członkom Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, że sprawa planu umieszczonego w punkcie 14, czyli dotyczącego rejonu ulicy Jaśminowej i Zwolenkiewicza 2, była dwukrotnie omawiana na Komisji Finansowo-Budżetowej. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś z Państwa chciałby coś dodać? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Punkt 12. Kto z Państwa jest za zdjęciem z dzisiejszego porządku obrad punktu 12? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiu radnych za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu przeciw. Wniosek został przegłosowany, także ten punkt ściągamy z dzisiejszego porządku. Punkt 14.
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulicy Jaśminowej z Wojenkiewicza 2. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8 radnych za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Punkt 15. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko, rejon Rowu Północnego. Kto jest za przyjęciem wniosku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wniosek został przegłosowany. Punkt 16. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 radnych za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem radnych przeciw. Wniosek został przyjęty. I następnie punkt 26. Przyjęcie oświadczenia, podjęcie oświadczenia w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Suchy Las. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu radnych przeciw. Wniosek został przyjęty. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zgłosić zmiany do porządku? Proszę bardzo, Pan Radny Michał Przybylski. Proszę Państwa, chciałbym zaproponować usunięcie punktu 32. To jest podjęcie uchwały w sprawie programu pobudzenia aktywności obywatelskiej. Przepraszam, który to jest punkt? 32. 32 według oryginalnego porządku. Tak. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany programu pobudzenia aktywności obywatelskiej. Chciałbym zaproponować, żeby projekt tej uchwały został przekazany organom wykonawczym jednostek pomocniczych w naszej gminie. Celem zapoznania się, konsultacji tego projektu, myślę, że ten projekt najbardziej dotyczy jednostek pomocniczych, także nie sądzę, żeby był tutaj głos sprzeciwu. Oczywiście nie przesądzamy dzisiaj i nie wyrokujemy co do dalszych losów projektu tej uchwały. Być może nadszedł czas na to, żeby pewną korektę przeprowadzić, natomiast jej skala w tej chwili, jeśli mógłbym ocenić rozmach, no, budzi zastrzeżenia nie tylko radnych, ale również przedstawicieli jednostek pomocniczych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan wójt, proszę uprzejmie. Chciałbym złożyć wniosek jednak o utrzymanie w porządku obrad tego punktu. Ja natomiast chciałbym Państwa poinformować, że przygotowałem 4 autopoprawki. Prawdopodobnie w tych punktach, które dla Pana Radnego, czy zdaniem Pana Radnego, budzą najwięcej wątpliwości. Dodam, że nie budzą wątpliwości u pracowników regionalnej izby obrachunkowej. Natomiast przesunięcie niektórych punktów z tej drugiej części do pierwszej części spowoduje, że będzie ta uchwała mogła być poddana ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w przypadku stwierdzenia, że jest to jednak zgodne, da nam możliwość stosowania tych, czy realizowania tych wydatków, które budzą nasze zastrzeżenia, bo jeżeli otrzymujemy z Regionalnej Izby Obrachunkowej taki przekaz, że żywienie mieszkańców nie jest zadaniem własnym gminy, no to trudno po pierwsze z tym polemizować, aczkolwiek częstowanie grochówką uważamy za coś bardziej symbolicznego niż gwarantowanie wyżywienia mieszkańcom miejscowości, ale zdanie regionalne jest bardzo wyraźne i bardzo czytelne. Dlatego ja pierwotnie umieściłem to w tej części drugiej. Natomiast istnieje możliwość przełożenia tego do tej części pierwszej, a 15 lipca, który ja proponuję w tej uchwale jako termin graniczny dla tego pierwszego etapu działań, w przypadku przerzucenia tego na sesję sierpniową, no, byłby niemożliwy do zrealizowania. Jeżeli Państwo chcą, ja mogę w tej chwili powiedzieć, o jakie autopoprawki chodzi, żeby łatwiej może było podjąć tą decyzję.
ale chciałbym zwrócić się do Państwa o utrzymanie. Wtedy mielibyśmy po prostu o wiele łatwiejsze zadanie w realizacji, po nowemu realizacji tych zadań, tak zwanych zadań lokalnych. Panie Wójcie, dziękuję. Pan Radny Pilas chciałby jeszcze? No, aż ciśnie się na usta takie oto słowo. Panie Wójcie, no za czym Pan wystąpił z tą propozycją, to mógł Pan się spotkać z sołtysami i przewodniczącymi i uzgodnić wspólne stanowisko i nam na Radę przedstawić projekt już uzgodniony. A tak niestety ten projekt jest poza uzgodnieniami tych, który ten projekt dotyczy. Dlatego proponujemy, aby go wycofać, przedyskutować i na Radę proszę przygotować taki projekt, który będzie odpowiadał tym wszystkim rzeczom, o których ja mówię. Dziękuję bardzo. Tak jak wspomniałem, mogę odpowiedzieć panu radnemu? Proszę bardzo. Krótko. Proszę Państwa, no tak się składa, że nie sołtysi i nie przewodniczący jeżdżą do Rio w razie naruszenia dyscypliny, tylko ja jeżdżę. Ja otrzymałem pewne wskazówki z Regionalnej Izby Rachunkowej. Jedną z nich panu przytoczyłem. Mówimy o żywności ogólnie. Czy to są kiełbaski, czy to są rogale marcińskie w Golęczewie, czy jakaś grochówka. Ja się nie zgadzam z takim podejściem, tak jak Państwu mówiłem, że jest to żywienie mieszkańców gminy, bo jest to zbyt daleko idące stwierdzenie. Natomiast no, taka jest jakby linia interpretacyjna Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dlatego to zaproponowałem i w tej chwili chciałbym jednak, znajdując pewną możliwość obejścia, włożyć to do tego punktu pierwszego, że dopuszcza się możliwość. Jeżeli Rio to uchyli, no to okej, to będziemy mieli sprawę jasną. Jeżeli zostawi, też będziemy mieli sprawę jasną. Dziękuję. Pan radny Przybylski. Panie Wójcie, przecież Rio nie jest żadną kongregacją. No, to jest instytucja, która również może się mylić. Akurat w tym zakresie uważam, że pomyłka jest bardzo prawdopodobna. Być może są jakieś nieścisłości, niedopowiedzenia. Rio nie formułuje ani żadnych doktryn, ani żadnych dogmatów. Pozwólmy najpierw wypowiedzieć się jednostkom pomocniczym. Prosiłbym, żeby pańskie projekty autopoprawek, bo tak należy interpretować, uzupełniły projekt tej uchwały. Wtedy będziemy mieć komplet dokumentów. Natomiast no myślę, że zwłoka dwumiesięczna no, nie spowoduje, prawda, jakiegoś specjalnego napięcia w relacjach Rio gmina Sukiewaca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Także... Oczywiście, proszę Państwa, będziemy po prostu jeden rok dłużej na starych zasadach realizowali zadania lokalne. Świat się nie zawali, natomiast nie chciałbym, żebyście Państwo przyjmowali jako absolut to, co powiedział Pan Radny, że Rio może się mylić i Rio jest jakąś ostateczną wyrocznią. Kolega pracował w gminie, gdzie za żywność ukarano wysoką karą burmistrza. Znamy przykład, gdzie ktoś przeoczył szampana, który znalazł się na sali ślubów i burmistrz stracił pracę za to. A my kupujemy kufle piwne, nieraz kupujemy stoły biesiadne, kupujemy różne rzeczy, które się znajdują na fakturach i chcemy po prostu tej regulacji to wykluczyć. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że już... Tylko krótko. Proszę, no. Bardzo krótko, tak? Panie Wójcie, ja myślę, że jak Pan zrobi spotkanie z sołtysami i z przewodniczącymi i powie Pan im o swoich obawach, to bez zapisów uchwały myślę, że wszyscy podejmą to z należytą troską i wysłuchają Pana i się do tego zastosują. Natomiast samo zapisywanie też nic nie daje. Także proszę zrobić spotkanie, powiedzieć im o swoich obawach. Oni na pewno to uszanują. W tym roku jakby się wstrzymają z tym, a pracujmy nad dokumentem, który będzie docelowy. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Matysiak, proszę. Panie Wójcie, przytoczył Pan tutaj, że Rio może mieć jakieś wątpliwości, czy jakieś uwagi. Czytam uzasadnienie i w tym uzasadnieniu nic nie jest napisane, że to między innymi przez Rio jest podejmowana zmiana tej uchwały. Także no, chciałbym się zapoznać ewentualnie z uwagami z Rio i wtedy będziemy mogli dyskutować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proponuję, żebyśmy przystąpili. Pani Skarbnik, proszę. Ja sobie pozwolę powiedzieć, bo
tutaj wspólnie z panią Kamilą, tak, z panią kierownik referatu organizacyjnego, która też zastępuje panią sekretarz podczas nieobecności. Razem pracowałyśmy nad tą uchwałą. Tutaj koleżanka była na również konferencji, która była organizowana w sprawie współpracy z jednostkami pomocniczymi, fundusz sołecki i inne zadania, czy środki przeznaczane właśnie dla sołectw i dla osiedli. Tam jednoznacznie było też omawiane, co może być finansowane z tych pieniędzy, co nie powinno być finansowane. W uzasadnieniu jest słowo, że to też wynika z interpretacji czy ze stanowisk organów kontroli. My nie mieliśmy kontroli w tym zakresie, ale inne samorządy miały i te wydatki, które wskazaliśmy w projekcie tej uchwały, że nie mogą być finansowane, właśnie były w protokołach kwestionowane i były, tak, byli czy to wójtowie, czy burmistrzowie kierowani na dyscyplinę. Ja również na początku roku pisałam do wszystkich państwa maile i nie wszyscy, bo pan mówi, że spotka się ze zrozumieniem, że należy zorganizować spotkanie. Ja pisałam do tak osób zainteresowanych, odpowiedzialnych, jak powinno wyglądać wydatkowanie tych środków i nie wszystkie osoby jakby zrozumiały i się do tego dostosowały. A tak naprawdę na dyscyplinę czy z inspektorami kontroli będzie rozmawiał nie sołtys czy przewodniczący osiedli, tylko tak albo główny księgowy, albo skarbnik, który pozwolił na taki wydatek, albo w ostateczności pan wójt, który odpowiada za całość gospodarki finansowej. I to nie jest nic złośliwego z naszej strony, tylko jest to próba, tak, jest to próba czy wręcz można powiedzieć, jest to wniosek o uporządkowanie pewnych spraw. I to, co pan wójt przytoczył, że ma propozycję wniesienia pewnych autopoprawek, tak, które właśnie co do tych zapisów, które budziły państwa zastrzeżenia, to nie wymaga dużych tak dyskusji i tak dalej, bo my rozumiemy, że to jest wszystko praca społeczna, tak, próba integrowania, znaczy próba integrowania mieszkańców, animacja życia w środowisku, tylko żeby to miało, że tak powiem, formalne, tak, uzasadnienie i podłoże, dlatego że to, że to są pieniądze w ramach zadania, tak zwanego zadania lokalnego, to nie zmienia faktu, że to są pieniądze publiczne i one podlegają takim samym obostrzeniom, jak inne środki wydatkowane z budżetu. I dlatego jest taka prośba pana wójta, żeby umieścić, żebyście państwo jakby wysłuchali autopoprawek. To chodzi nam o to, żeby było wprost w uchwale napisane, że Rada Gminy tak dopuszcza wydatkowanie tego typu tak, środków publicznych na tego typu cele, tak? A czego nie można, bo my tak uważamy, że nie powinno to być, co też wynika nie dlatego, że nam się to nie podoba, tylko takie są wyniki kontroli w innych samorządach. I nie wiem, czy mamy czekać do takiego momentu, kiedy przyjdzie kontrola i akurat te wydatki będzie kontrolowała i będą zarzuty co do niecelowych wydatków niegospodarnych, tak? Tylko o to nam chodzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałabym uprzejmie podkreślić, że moim zdaniem jest zawsze wystarczająca ilość czasu, aby przygotować stosowną uchwałę i odbyć nad nią dyskusję, a nie procedować. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, żebyśmy nie musieli procedować tego i być stawianymi pod ścianą i jakby ad hoc podejmować takie czy inne decyzje. Są to jednak kwestie bardzo istotne, wymagające rozważenia, zapoznania się z tekstem. Co do dyscypliny dotyczącej wydatków i tutaj państwa sołtysów czy przewodniczących zarządów osiedli, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w najbliższym możliwym terminie zorganizować takie spotkanie i wydać wszystkim stosowne wytyczne w tej kwestii. I myślę, że to załatwia absolutnie sprawę. Przystępujemy do głosowania wniosku. Kto z państwa jest za usunięciem z porządku uchwały w sprawie zmiany programu pobudzenia aktywności obywatelskiej? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmiu radnych za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący się. Uchwała schodzi z porządku.